tego. Więc została nam do rozstrzygnięcia jeszcze kwestia Polski. Co zamawiamy? A możemy najpierw prosić kartę? A tam nie leży? Nie, to karta atlantycka. Fajna lala. Nie ma czym oddychać. Ej, chłopaki, przepraszam, można się tu dosiąść do was, co? Jeszcze, idź stąd! Jeszcze... Nie ma miejsca! Ale... Zjeżdżaj stąd, De Gaulle! Znacie gościa? Piąte przez dziesiąte ciągle za nami łazi, chce się dosiąść, o czym dyskutować, o czymś. Tak, a wracając do kwestii Polski. Pan Stalin chciałby, aby znalazła się w bloku wschodnim. Anglia i Ameryka nie mogą się na to zgodzić. Przestańcie z tym waszym NATO. Otóż moim zdaniem... Macie. Zamawiaj ta. Co pani poleca? Polecam listy na poczcie. No. Co to jest w ogóle za osoba? Weź na nią jakoś wpłyń. Przepraszam, czy pani się orientuje, kim my tu w ogóle jesteśmy? A dokładnie chociaż kim ja jestem? Nie. Przecież my tutaj decydujemy o losach świata, a pani... Panie, ja się z panem nie będę p***ć jak matka z łobuzem. Chce ta, zamawiaj ta, jak nie, to paszą won, bo mi tylko miejsce co najpierw blokujecie. Już. Ja poproszę kiełbasę. Kiełbasa dla grubasa, dobrze. To ja poproszę, czy jest ryba? Jest filet. A z jakiej ryby ten filet? Z wodnej. No to wiem, że nie z lądowej, no ale są przecież różne ryby. No przecież, jest, nie wiem co jest, karmazyn, mintaj, morszuk, delfin. Delfin to ssak. Delfin to ssak? Tak, ssak. Jak to jak ssak? Przecież wygląda jak ryba. Ssak i tyle, no. No dobra, no to są inne ryby, nie wiem, śledź, miluna. A ta ryba, która tu jest, to jak się nazywa? Nie przedstawiła się. Albo nie. Już wiem. Ościotrup. No. Dla ciebie, dziadku, mów. Go głośno. Poproszę rosu. Rosu? Waśka! Łap koguta! Wiesz na co? No, koguta za... Niech pan nie kończy, bardzo proszę. Nie, gruby, przestań, no. Ale żeście nazamawiali tego żarcia, jak jakieś świnie. Dobra. Tu się nie pali. Panowie, rzekłbym, że obsługa jest tu co najmniej dziwna. Kto to jest? Kto to jest? Nie znam człowieka, to jakaś kobieta z Ciechanowa, z Polski. Pierwszy dzień tutaj pracuje. Joanna Ciećko. Panowie? Coś tu nie gra. Ile w końcu można czekać? No już minęła prawie godzina. Józef, weź zrób coś z nią, idź na nią, nie wiem, nakrzycz. No poczekajmy jeszcze 5 minut. No idź pan. No dlaczego ja? Bo najbliżej siedzisz. A ty nie możesz? No i ja mam pójść, to gruby idź. Ja nie jestem gruby, idź. Siedzisz z boku, Józef, idź. No idź pan. No idź. Siergiej. Siergiej. Wiesz co, weź załatw sprawę z tą kelnerką, tak po naszemu, wiesz. Ej, społecz! Tak jest, kurza morda już. Ty durniu jeden, ty! Durniu jeden! A ty kartki nie widzisz, durniusz, na kuchni wchodzi się wolno! Chamstwo! Cholera jasna! No, panowie, jeżeli wszyscy Polacy są tacy jak ta Polka, to my rezygnujemy z Polski. Ja też dziękuję. Dobrze. Kto jest za tym, żeby przyłączyć Polskę do bloku wschodniego? A kto żeby do zachodniego?
Stary Józef. K***a, no. Dobrze zrobiliśmy, Winston. Lepiej, żeby ci Polacy rozwalili im komunizm, niż nam kapitalizm.